W przestrzeni internetowej od lat pojawiają się fale masowych coming outów osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami. Jakiś czas temu swój pik przeżywało otwarte mówienie o depresji czy o zaburzeniach lękowych i atakach paniki. Aktualnie do coraz częściej pojawiających się tematów w przestrzeni publicznej zaliczyć możemy życie z autyzmem czy też z ADHD. I to o tym drugim powiemy sobie dzisiaj nieco więcej. Witajcie na kanale Latino Americano Lożka, ja jestem Ewa i bardzo mi miło gościć Was dzisiaj w moich skromnych progach w internetach. Przygotujcie sobie coś smacznego do szamki, coś do picia, rozsiądźcie się wygodnie i lecimy. Na samym początku chciałabym jeszcze podziękować wydawnictwu Insignis za zainspirowanie mnie do dzisiejszego tematu odcinka, bo jakiś czas temu otrzymałam przedpremierowo egzemplarz książki pod tytułem Brudne pranie, ADHD u dorosłych i jak sobie z nim radzić. Jej autorami jest małżeństwo Roxanne i Richard, którzy działają w sieci jako ADHD-lowe. Możecie ich znaleźć na Instagramie i TikToku, gdzie publikują materiały obrazujące ich życie w kontekście ADHD, które zdiagnozowano u Roxanne dopiero w dorosłym wieku. I temat jest mi osobiście bardzo bliski, bo jak niektórzy z Was mogą wiedzieć, mój współlokator, aka narzeczony, też dostał taką diagnozę jako osoba dorosła, więc znam z autopsji bardzo dobrze te przykłady opisywane przez autorów książki. I to, co bardzo chciałabym zaznaczyć, to nie jest absolutnie, wiecie, takie kompendium wiedzy na temat ADHD, raczej taka osobista relacja z dwóch perspektyw, osoby doświadczającej ADHD i wspierającej ją w tym doświadczeniu. No i też specyficznego wpływu tego zaburzenia na ich życie jako pary. A jak możecie się domyśleć, no ten wpływ wcale taki mały nie jest. Autorzy rozwijają poszczególne objawy w kolejnych rozdziałach, które czyta się dosłownie tak, jednym tchem. I muszę Wam przyznać, że znalazłam w niej kilka takich fajnych tipów, które postanowiłam wdrożyć w swoją codzienność. Bardzo polecam tą książkę, jeżeli macie w swoim otoczeniu kogoś z ADHD i chcecie lepiej zrozumieć po prostu, z czym ta osoba się mierzy, w jaki sposób możecie ją w tym wspierać. A jeżeli sami zmagacie się z jego objawami, to jestem pewna, że znajdziecie w niej takie kojące poczucie bycia zrozumianym i taką inspirację, jak efektywnie można sobie to wszystko w życiu poukładać przy wdrożeniu kilku sprytnych, niekoniecznie takich oczywistych lifehacków, żeby po prostu wszystko jeszcze sprawniej w tym życiu działało. Klasycznie pod filmem znajdziecie link do tej pozycji. Zachęcam Was do włączenia tej lekkiej lektury do Waszej podręcznej wakacyjno-urlopowej biblioteczki. A wracając do diagnozowych coming outów. Na samym początku ustalmy sobie jedną ważną rzecz. Osobiście uważam, że to super, że coraz więcej mówi się otwarcie o zaburzeniach psychicznych rozmaitego rodzaju, bo niesie to ze sobą całą masę pozytywnych konsekwencji. Uno, przyczynia się do eliminacji stygmatyzacji i do większego zrozumienia i empatii wobec osób żyjących z nimi na co dzień. Dos, pomaga zmniejszyć uczucie samotności i izolacji, które często towarzyszą osobom z zaburzeniami oraz zachęca do wcześniejszej diagnozy, leczenia i zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla osób z tymi trudnościami. Jednak, jak to mawia klasyk, no nie ma róży bez kolców. I wraz z rozpowszechnianiem się świadomości dotyczącej danego zaburzenia, chociażby w social mediach, niestety w zatrważającym tempie wzrasta ilość poczynionych autodiagnoz, często również bezpodstawnie zupełnie używanych jako alibi dla swojego zachowania. I oczywiście wiecie, ja nie chcę tutaj zaraz uogólniać i dopatrywać się jakiejś złej woli w tym podejściu, bo absolutnie nie ma nic złego w chęci poszukiwania źródła swoich trudności. Po prostu ADHD nie zawsze może okazać się być tą przyczyną. Pomimo, że będą pojawiać się niektóre przesłanki, które mogłyby to sugerować. Wiecie, chociażby problemy zdrowotne, stres, trauma czy jakieś inne zaburzenia psychiczne. Wszystkie te czynniki są uwzględniane w procesie diagnostycznym, dlatego jest tak ważne, żeby nie robić tego samemu, tylko udać się do osoby, która ma w tym odpowiednie wykształcenie i lata doświadczenia. I na przestrzeni wszystkich moich lat działalności internetowej otrzymałam naprawdę całą masę wiadomości czy komentarzy od rozmaitych loszek i loszków z prośbami o nagranie filmu na temat ADHD. Ale co ciekawe, zdarzały się również komentarze negujące tą potrzebę uzyskania takiej diagnozy. Pod jednym z moich ostatnich filmów dotyczących dość kontrowersyjnych wypowiedzi z Ohio, jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to zachęcam Was koniecznie do nadrobienia. Tutaj gdzieś podeślę Wam link, możecie sobie kliknąć do zobaczenia na później. W każdym razie pod tym filmem pojawiła się taka wypowiedź. Na ostatniej wizycie zapytałam terapeutkę, czy jest to możliwe, że mogę mieć niezdiagnozowane ADHD i po całym długim jej opisie tego, jak trudno jest to diagnozować w wieku dorosłym i o tym, co mnie skłoniło do takich przemyśleń na koniec, zapytała się mnie, po co w sumie jest mi ta diagnoza. I to było trafne pytanie, bo uświadomiłam sobie,
sobie, że traktowałam tą diagnozę jako wymówkę na moje zachowania. I widzicie, moje drogie loszki i loszkowie, tak to już z tym naszym życiem jest, że część osób będzie potrzebowała takiej etykietki, a część osób niekoniecznie. Co więcej, część osób na przestrzeni całego swojego życia sama wypracowała sobie techniki, dzięki którym nawet z tym niezdiagnozowanym ADHD całkiem sprawnie sobie radzi i funkcjonuje. Jednak, let's face it, trzeba być świadomym tego, że istnieje też grono osób z niezdiagnozowanym ADHD, które przez te objawy faktycznie cierpi. Ma problemy z codziennymi wyzwaniami, z samoakceptacją, z zaniżoną samooceną. Więc dlaczego warto udać się na taką diagnozę, jeżeli pewne zachowania uznamy za podejrzane. Komu to potrzebne? Komu to potrzebne? A dlaczego? Przede wszystkim wizyta u specjalisty i zrozumienie ADHD jako zaburzenia neurologicznego może przełożyć się na naszą akceptację objawów, z którymi przyszło nam się borykać. A myślę, że warto być świadomym, że życie z ADHD na tej naszej drodze będzie stawiało nieco inne wyzwania w tej naszej szarej codzienności niż bez niego. Co może nam dać taka profesjonalna diagnoza? Moje drogie loszki i loszkowie, to tak jak z jakąkolwiek chorobą fizyczną ciała. Kiedy wiesz, co ci dolega, to będziesz wiedzieć, jak to leczyć i czym to leczyć. Po prostu otrzymanie tej diagnozy może stać się takim drogowskazem, co z tym fantem dalej zrobić. Co więcej, nawet jeżeli my tego drogowskazu nie otrzymamy i nie będziemy mieć tej etykietki ADHD, to również będzie dla nas cenna informacja, ponieważ to będzie sugerowało, że źródła naszych problemów warto poszukać gdzie indziej. Na przykład, czy nasze problemy z koncentracją nie wynikają bardziej z przebodźcowania i zbyt długiego siedzenia w social mediach. No dobra, ale my tu sobie tak o ADHD rozprawiamy, a być może są wśród nas osoby, którym na usta po usłyszeniu pytania, czy kojarzą coś więcej na temat tego zaburzenia, ciśnie się odpowiedź. Nie wiem właśnie, o co chodzi. Ciocia Wikipedia definiuje ADHD jako zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, który rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie i obejmuje trzy główne grupy objawów. Nadmierną ruchliwość, zaburzenia koncentracji oraz uwagi oraz nadmierną impulsywność. Jeśli chodzi o problemy z kontrolą pobudzenia, to będziemy mieć tu do czynienia z tym wachlarzem przykładów tego, jak to będzie się objawiało w praktyce. Od bezcelowego chodzenia przez przymusowe wymachiwanie rękami, kiwanie się na krześle, na licznych mikroruchach i zabawach przedmiotami, które są w zasięgu ręki kończąc. Mam też tak, że niepotrzebnie się rozciągam i tak drapię. Gdy się na czymś skupiam lub nie mogę się doczekać, to tuptam nóżką. Ale to też jest tak, że sam zaczynasz, mimo że się nie stresujesz, się nie dzieje, po prostu nagle leci, nie? Idziesz na spacer? Musisz wejść na murek. Idziesz prostą drogą, musisz zerwać kwiatek. W codziennym biegu możemy obserwować u osób z ADHD taką na przykład wzmożoną ekspresję uczuć, silne reakcje emocjonalne, a także trudności z utrzymaniem uwagi. Dla dużej części osób może być na przykład wyzwaniem przerzucenie tej uwagi z jednego obiektu na drugi obiekt, albo zrobienie tego switcha pomiędzy jedną czynnością a drugą czynnością. Jezu, teraz nagrywam film, nie? Gdyby ktoś przyszedł i mi przerwał, To kaplica. W sensie pół godziny bym tutaj wracał do tego, co chciałem powiedzieć. Oczywiście gubienie przedmiotów to też taki klasyk. Problemy z zapamiętywaniem nazw, imion. U mnie oczywiście nie jest inaczej. To podręcznikowo to towarzyszy mi całe życie i wprowadza w krępujące sytuacje z ludźmi, jak możecie się domyślać. Przedstawisz mi się na imprezie 3 razy, jak masz na imię, a ja potem nie będę potrafił przytoczyć twojego imienia i pomyśl sobie, o kurde, gwiazdeczka youtuber. To jest właśnie moje życie. I wiecie, cała ta lista objawów jest naprawdę długa i okazała. Też w tym filmie nie chodzi mi o to, bym zaczęła wszystkie po kolei recytować. Jak będziecie chcieli po prostu to przejrzeć, to klasycznie link wrzucę wam w opisie filmu. Jeżeli niektóre zachowania być może was niepokoją, tam może być ten pierwszy krok, który może zainspiruje was do tego, żeby odwiedzić takiego specjalistę od zdrowia psychicznego. W każdym razie faktem jest, że ADHD może wywierać potężny wpływ na to nasze życie, na to nasze codzienne funkcjonowanie. I to zarówno gdy mamy 7, 17, 27, 37 czy 77 lat. W szkolnych latach może utrudniać to koncentrację na zajęciach, organizację czy wykonywanie zadań, co może skutkować na przykład otrzymywaniem coraz to gorszych ocen, mimo że w żadnym wypadku nie jest to skorelowane z jakimś ilorazem inteligencji, a co w efekcie może przekładać się właśnie na zaniżenie tej samooceny czy pewności siebie. W dorosłym życiu ADHD może dawać o sobie znać, czy to w miejscu pracy, w relacjach społecznych, czy w zarządzaniu codziennymi obowiązkami. I wiecie, moje drogie loszki i loszkowie, ten film to tak naprawdę esencja, bo temat ADHD jest bardzo obszerny. Samo zaburzenie może zupełnie inaczej prezentować się w zależności od wieku, czy nawet naszej płci. Także możecie dać znać,
znać, czy chcielibyście takiego, wiecie, pogłębienia tematu w komentarzach. Żeby rozbić to zagadnienie na takie bardziej szczegółowe podpunkty, to przygotuję wówczas czy to osobny film na YouTubie, czy być może jakąś serię pogadanek na Instagramie. No i tak jak wspominałam, samo diagnozowanie ADHD to też nie jest takie proste hop, siup. Jak wygląda diagnoza i późniejsza praca? Diagnoza ADHD jest złożonym procesem, który zwykle wymaga oceny specjalisty bądź nawet kilku specjalistów pracujących w zespole, takich jak psycholog, psychiatra czy neuropsycholog. Pierwszym podejmowanym krokiem jest przeprowadzenie wywiadu klinicznego przez specjalistę, który będzie zadawać Wam pytania dotyczące objawów, historii rozwoju czy funkcjonowania w Waszych różnych obszarach życia. W trakcie diagnozowania wykonywane są również testy, a niektórzy specjaliści w zależności od przypadku zalecają jeszcze dodatkową obserwację. Jeżeli chodzi o samo oswajanie objawów ADHD, proces ten zazwyczaj obejmuje kilka składowych, takich jak farmakoterapia, terapia behawioralna, bardzo często poznawczo-behawioralna oraz psychoedukacja zarówno dla osób z ADHD oraz jej najbliższych. W przypadku farmakoterapii bardzo często wdrażane są leki stymulujące, takie jak metylofenidat, które pomagają w redukcji objawów ADHD. Oczywiście leki te są przepisywane przez psychiatrę. Psycholog nie przepisze Wam nigdy leków. A jeżeli chodzi o terapię, to jest to również bardzo skuteczne narzędzie. I terapeuta pomaga osobie z ADHD poprzez przede wszystkim psychoedukację oraz identyfikację tych negatywnych wzorców myślowych tutaj pod tą naszą włochatą kopułą i zachowań. Oraz pomaga wprowadzić w życie te nowe strategie, które po prostu pomagają nam radzić sobie w codzienności czy w takim bardziej sprawnym funkcjonowaniu. Wiecie, na przykład uczysz się różnych technik zarządzania czasem, wyciszania się. Bardzo istotne jest to, żeby to leczenie było dostosowane do indywidualnego przypadku. Fajnie poszukać takiego specjalistę, który podejdzie do Was właśnie nie jak do kolejnej cyferki w rubryczce, tylko zobaczy w Was człowieka, usłyszy Wasze preferencje. A jeżeli chodzi o tą drugą stronę medalu, czyli bycie osobą wspierającą osobę z ADHD, to myślę, że najbardziej istotne w tej całej sytuacji jest to, by samemu się w tej sferze doedukować. Wiecie, żeby wyłapać tą esencję tego zaburzenia. Innymi słowy, jak działa jamniczek? Kiedy macie taką wiedzę, dużo łatwiej jest wypracować swój własny system działania czy funkcjonowania w związku, czy to w rodzinie. I myślę, że dam Wam przykład trochę, jak to wygląda w moim życiu. Bo na przykładach najlepiej jest zrozumieć, o co chodzi. Wiem na przykład, że Adam ma gigantyczną tendencję do gubienia przedmiotów i zapominania ich. I wiecie, ja mogłabym się wkurzać, mógłby to być jakiś taki punkt zapalny do konfliktów. Ale ponieważ rozumiem, że jego układ trochę inaczej funkcjonuje niż mój, staram się minimalizować to ryzyko tych nieprzyjemnych odkryć, że coś, wiecie, zginęło. Więc chodzę i po prostu pytam, kochanie, czy wziąłeś leki? Czy pamiętałeś, żeby spakować szczoteczkę na wyjazd? Czy odebrałeś już paszport? Pamiętaj, że jutro wtorek. I po prostu mam tą świadomość, że wiecie, to nie wychodzi z jego niedbalstwa, z olania tematu, z wywalonych jaj na mnie, czy na nasze wspólne życie. Wiem też na przykład, że kiedy pracuję, a nie jest to jakiś pilny temat, to że z korzyścią dla niego będzie to, jeżeli po prostu mu nie będę w tej pracy przerywać, bo wiem, jak dużym wysiłkiem będzie dla niego to, by ponownie wbić się w ten rytm działania. Wiadomo, że jeżeli na przykład kibel by nam zalewał, no to pójdę i mu przerwę. Ale jeżeli jest to jakaś pierdoła, to po prostu odkładam to na dalszy plan. Bardzo spoko źródłem takich tipów jest internet, social media, grupy wsparcia, chociażby na Facebooku, czy autorzy książek takich jak na przykład dzisiaj omawiane Brudne pranie. Mam nadzieję, że film ten przybliżył Wam nieco zagadnienie samego ADHD. Dajcie znać, czy Wy podejrzewacie u siebie być może to zaburzenie, a może sami się z nim zmagacie i macie jakieś fajne tipy do przekazania innym lożkom w komentarzu. Bardzo mi też zależy, żeby ta sekcja komentarzy u nas nie była tylko taką, wiecie, sekcją wyżygiwania, ale sekcją wzajemnej pomocy, dzielenia się doświadczeniami, żeby można było dzięki temu też rosnąć i się rozwijać jako osoba. Jeżeli nie macie nic do dodania, zawsze możecie napisać współlokator w komentarzu dla zasięgu, żeby informacje zawarte w tym filmie dotarły do osób, które być może tego potrzebują. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, Pani Psycholożka, wrzucam tam fajne tipy. Zostawcie lajka, jeżeli lubicie takie około psychologiczne treści, zostawcie suba z dzwoneczkiem i widzimy się w kolejnym filmiku. Besoski!